Cześć. Siemano, z tej strony mówi Norbi. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki efekt. Więc myślę, że to jest fajny efekt. Potrzebujemy tutaj pluginu Saber, oczywiście link w opisie. Więc nie martwcie się, możecie to pobrać za darmo. Więc od czego tutaj, co tutaj zacząć? Więc musimy sobie stworzyć nową kompozycję. Ja tutaj już sobie stworzyłem. Tam jakieś dajecie, tam sobie jakieś jakie chcecie w ogóle ustawienia. No i musimy mieć na przykład takie logo sobie YouTube'a. No i sobie je wycinamy. I ważne jest to, żeby była właśnie stworzona ta kompozycja, bo nie może tutaj pisać jakieś fil, coś ten, bo wam to nie zadziała. Musicie mieć to w takim kolorze, a nie na przykład niebieskim, bo wam wtedy nie zadziała. Wtedy wycinacie to. No jak mamy to tak, to sobie robimy. Przeciągamy sobie Saber, jak wpiszemy. Przeciągamy, pokazuje się coś takiego. Klikamy preset, wybieramy sobie coś z tego. Arc Reactor. Customize Core. I dajemy Layer Mask. Voila. Efekt końcowy jest taki. A że logo YouTube'a jest czerwone, przemieniamy sobie na czerwone. Możemy sobie przestawić na jakie chcemy. Myślę, że pomogłem. 4 łapki w górę, kolejny odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji, więc siemano.